Witamy! Czy może być lepsze miejsce do rozegrania meczu niż Anfield, zwłaszcza przy tak ładnej pogodzie? Czekamy dziś na nie lada atrakcje. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jeszcze chwila i zacznie się rewanżowy mecz półfinałowy. Stawka ogromna. Liverpool zmierzy się z Atletico Madryt. Pierwszy mecz dostarczył nam emocji, dał bramki, ale w żadnym razie nie przyniósł rozstrzygnięcia. Tym większe oczekiwania mamy wobec dzisiejszego rewanżu. Kto lepiej przepracował przerwę, który zespół zaskoczy czymś rywali? Komu na dobrą sprawę bardziej zależy na awansie? Już za moment się tego dowiemy. Spójrzmy teraz. Dzisiejszy skład Liverpoolu. I wygląda na to, proszę Państwa, że zobaczymy formację z czterema obrońcami, trzema pomocnikami i trzema zawodnikami pierwszej linii. Chociaż jeden z nich będzie się cofać. Tak, słynną fałszywą dziewiątkę poniekąd stworzył Messi w pewnym El Clasico. Korzyść jest taka, że obrońcy nie wiedzą, czy iść za cofającym się napastnikiem, czy dać mu stworzyć przewagę w pomocy. Zobaczymy, jak zaradzą takiemu wolnemu elektronowi. Teraz widzimy wyjściową jedenastkę Atletico Madryt. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W defensywie José María Jiménez wystąpi obok Mario Hermoso. De Paul oraz Koke zagrają na środku formacji pomocy. Z kolei w ataku zobaczymy Alvaro Morate, współpracującego z Antoinem Griezmannem. Odkąd Atletico Madryt powróciło do grona potentatów hiszpańskiej piłki, wchodząc jednocześnie na europejskie salony, ich znakiem firmowym stał się mocny, nieustępliwy atak. Co ciekawe, za każdym razem, gdy utytułowany snajper odchodził z klubu, w mig znajdowano mu godnego następcę. Tak jest w istocie. Torres, Forlan, Falcao, Diego Costa, potem doszedł Alvaro Morata. To nie przypadek. Antoine Griezmann. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Rożny dla Atletico Madryt. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. I oto piłkę ma Carrasco. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Robertson. Fabinho. Jota. No i po ataku zagrożenie minęło. Morata teraz przy piłce. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Griezmann. Co to było za kiepskie podanie? Świetnie go teraz wypuścił. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrońca przytomnie interweniował. Świetny odbiór.
Fabinho. A teraz znakomite dogranie. Jednak nic z tego nie wyszło. Diogo Jota. Podanie zwrotne do Robertsona. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Na szczęście pewnie to wybija. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Piłka do nogi Moraty. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. De Paul. Virgil van Dijk stanął na drodze piłki. Alisson broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. Wiązkuje piłkę Alisson. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Przejmuje teraz piłkę. Cudowna piłka, spójrzmy. Doszła ta piłka na dobieg. Jest okazja. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Liverpool traci posiadanie piłki. Lemar z piłką. Dobra piłka na dojście. Co teraz zrobił Alisson? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wybicie z rogu, ale wprost w bramkarskie rękawice. Witzel przytomnie przejął piłkę. Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę, czyhają na błąd. To dośrodkowanie mogło sporo namieszać. Na szczęście obrońcy zablokowali piłkę. Zawodnik wyjaśnił sytuację. Będziemy mieli rzut rożny dla rywali. Griezmann mocno kieruje piłkę na środek szesnastki. Podanie przyjmuje Carrasco. A teraz to Malemar. Alisson broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Arbiter kończy pierwsze 45 minut meczu rozgrywanego na Anfield. Dość tej przerwy. W szatniach obu ekip powiedziano swoje, a teraz piłkarze muszą wcielić to w życie. Drugą połowę zaczynają The Reds. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Dobre podanie. Będzie ciekawie. No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Strata. Przesadzili w tym kontrataku z optymizmem.
Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Fabinho. I piłka pod nogami Salaha. Nie przeszła teraz piłka po dośrodkowaniu. Skutecznie ją zablokował. Rykoszet, oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut rożny. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Skuteczne wyjście do dośrodkowanej piłki. Piłka oddana przez Atletico. Molina. Morata. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Morata teraz przy piłce. Ale atak teraz na piłkę. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. A teraz w Liverpoolu pojawi się zawodnik z ławki. Molina. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Uwaga, doszedł do prostopadłego podania. Co za wejście! Może teraz dobrze dograć do partnerów. Salah w pole karne. Dobrze teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Memphis Depay. Piłkę przyjmuje Depay. Teraz piłka u Lemara. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Zegar tyka. Czasu jest naprawdę niewiele. Jeśli teraz strzelą, znacznie przybliżą się do wygranej. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Atletico traci piłkę. Przy piłce Llorente. I teraz Depay. Jak się spisze? Co za interwencja. Uratował swój zespół. Darwin Núñez. Sędzia zgodnie z duchem gry. Zastosował korzyść. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Gol, proszę Państwa! Mamy tutaj gola! Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się uda. W meczu daje nam to wynik 2-1. No i będą teraz jeszcze 2 minuty do liczonego czasu. Marcos Llorente i Koke. Memphis Depay. Oto ostatni gwizdek i już wszystko jasne. Zespół gospodarzy wygrywa ten półfinał. Zdobywają bilet do wielkiego finału.
No, emocje były tutaj do ostatniej sekundy i trudno się dziwić, skoro na szali był wielki finał. Ale w końcu jest, mają to. Jeden gol przewagi okazał się wystarczający, a im udało się utrzymać przeciwnika na dystans. Teraz mogą odetchnąć z ulgą i szykować się do meczu o trofeum. Przy takiej woli walki na pewno mają szansę.